Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Widzicie, jesteśmy w kuchni, czyli tak, będziemy coś gotować, ale tym razem będę Wam może opowiadała o tych produktach, które będziemy potrzebowali do przyrządzania czegoś pysznego z moją twarzą obok, gdyż tak jak pokazywanie takich produktów i mówienie do siebie troszeczkę jest takie bezpłciowe. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się spodoba i że będzie Wam się ten filmik przyjemnie oglądało. Słuchajcie, dzisiaj, to znaczy nie, jutro jest okazja niesamowita, gdyż są mojego faceta urodziny i przygotowałam mu jakieś tam niespodzianki, ale on bardzo lubi, jest łasuchem ogromnym, zresztą takim jak ja i przygotuję mu właśnie jakieś ciasto, niespodziankę. Po angielsku to jest banoffee pie, a po polsku przypuszczam, że bananowiec z toffee, nie wiem, coś takiego. Ciasto naprawdę jest bardzo łatwe do przyrządzenia. Ja jego nigdy wcześniej jeszcze nie zrobiłam, ale koleżanka mnie o tym zapomniała i to właśnie Marta dała mi ten przepis, także dziękuję Marto z całego serca. Część zakupów zrobiłam w polskim sklepie, część zakupów zrobiłam w sklepie angielskim i muszę Wam powiedzieć, że Marta powiedziała mi, żebym kupiła do przyrządzenia tej masy toffee mleko skondensowane w puszce słodzone, ale jak usłyszałam, że ma się je przez 3 albo 4 godziny gotować, to troszeczkę mnie to przeraziło i nawet nie uwierzycie, jak się ucieszyłam, gdyż w sklepie znalazłam takie coś i to jest z tej samej firmy, z Gostynia, się nazywa Kajmak i to jest masa krówkowa i ja kupiłam dwie, gdyż nie wiem tak naprawdę, ile tego będę potrzebować i to już otworzyłam i muszę Wam powiedzieć, widzicie, to jest mój palec zanurzony, po prostu to smakuje jak krówka. Wzięłam dwie puszki, ale zacznę od jednej, zobaczymy jak to wyjdzie. Też z polskiego sklepu mam jeszcze śmietanę 30, którą musimy ubić na masę. Mam banany. W zależności od tego, jak duża jest Wasza foremka, ja Wam pokażę moją. To jest ta okrągła, takiej wielkości. I tutaj będzie ciasto. Czyli może dwa, może trzy banany, nie wiem, w zależności, zobaczymy. I ciastka Digestive. Chciałam znaleźć te ciastka dla Was w polskim sklepie, ale niestety nie było, ale wiem, że na pewno są, nie pamiętam jak się nazywają. To McVitie's to jest jak polskie, te firma Lou, czyli Balzen, coś takiego, na pewno są, także na pewno to znajdziecie. I to ciasto będzie bardzo podobne do tego, które robiliśmy wszyscy razem. Jeśli się nie mylę, to był sernik na zimno. Czyli co musimy zrobić, to te nasze ciastka zmiażdżymy i później Wam powiem, co robimy zresztą. Ja do zmienia ciastek użyję swojego bronzera, ale tak... blendera, ale tak naprawdę możecie użyć młotka i pewnie będzie lepiej działał niż to, ale że nie używam tej części za często, to postanowiłam, że muszę ją wykorzystać. Dźwięk Wam pewnie zagłuszy Was, także do zobaczenia za parę sekund. W sumie muszę Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że użyłam tej części, bo zajęło mi to parę sekund i to po prostu jest zmielone teraz na taki popiół, czyli to, co chcemy. I teraz dodam do tego masełko, roztopione wcześniej albo w mikrofalówce, albo gdziekolwiek Wam się podoba i będziemy mogli wyłożyć tą masę na naszą blachę. Muszę Wam przyznać, że moja machineria sprawdziła się po prostu fantastycznie i tutaj dodałam już masło. Jak widzicie, wyłożyłam jedną foremki i ugniotą dokładnie. I niektórzy teraz wkładają to do piekarnika na parę minut. Ja zrobię to takim sposobem, będziemy to trzymać w lodówce generalnie. Czyli teraz zabieramy się za masę, czyli największą zabawę wieczoru. Muszę się śpieszyć, bo mój facet przychodzi za 50 minut do domu i ciasto miało być gotowe, ale chyba tylko dzisiaj sobie zobaczy, bo próbować będzie mógł dopiero jutro rano. Czyli generalnie w sam raz po jutro jego urodziny. I co robimy teraz? To zawartość puszki po prostu przekładamy na tą tak wygląda już rozsmarowana masa. Zdecydowałam, że tylko użyję jedną puszkę, gdyż tak to ciasto będzie grzeszne, jeżeli chodzi o kalorie. I muszę Wam powiedzieć, ja tutaj cały czas próbuję oczywiście, muszę Wam powiedzieć, że przypuszczam, że jakbym tą masę podgrzała w jakimś rondelku, to ona będzie bardziej plastyczna. Troszeczkę miałam problem z rozprowadzeniem jej równomiernym, ale udało mi się, na szczęście. Teraz przygotujemy banany. Z bananami to nic skomplikowanego. Obieramy je ze skóry i będziemy kroić je w plasterki i układać je równomiernie na... oczywiście kawałki takie niezbyt cienkie, bo chcemy, żeby to było ciasto w sumie też bananowe. I rozkładamy je na nasz toffee.
zależności od tego oczywiście, ile będziemy, jak duża jest nasza foremka, to oczywiście zużyjemy albo mniej, albo więcej bananów, ale to jest oczywiste i tego tłumaczyć Wam nie muszę. Tak wyglądają banany już wyłożone na naszej foremce. Mogę Wam powiedzieć, że zużyłam 1,5 banana takiego dość dużego. Troszeczkę większe niż te, czyli te przypuszczam, żebym zużyła może 2-2,5. I teraz na samą górę musimy ubić naszą piękną pianę. Ja do tego użyliśmy tanki złociatej, 30%. I oczywiście też nie ma sensu, żebym Wam to pokazywała, jak to będę robić. Już ubiłam śmietanę, to wyłożyłam ją na ciasto i na tarce tarkuję trochę czekolady. Możecie użyć jakiejkolwiek, ja mam akurat z orzechami, ale to akurat mojej tarce nie przeszkadza, ona wszystko pięknie przetarkuje. I teraz musimy to przykryć ładnie wszystko folią albo aluminiową, albo jakąś inną i wstawiamy to do lodówki. Chodzi o to, żeby te zapachy się nie przegryzły i tak jak powiedziałam, te ciasto będzie najlepsze jutro. I oczywiście zrobię Wam zdjęcie, jak to wszystko wygląda i mam nadzieję, że będzie Wam smakowało.